Dziś obchodzimy, moi drodzy, piękną uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. I myślę, że kiedy próbujemy sobie wyobrazić tą scenę, jak to mogło wyglądać, jak Maryja jest wniebowzięta, to właśnie wyobrażamy sobie, że ta Maryja jest może tak jak tutaj, w takiej pięknej sukni, tak ładnie ubrana, ma może koronę, jakieś takie gwiazdy wokół siebie, taka łuna od niej bije i ona się tak unosi, w takim wielkim uniesieniu, jakiejś takiej ekstazie duchowej. I widzimy to jako coś takiego niezwykłego, spektakularnego, niesamowitego. Myślę, że mamy takie wyobrażenie, przynajmniej ja tak mam, jak sobie o tym myślę. Ale mam takie przekonanie, że kiedy Maryja wstępowała do nieba, to ona nie była tym specjalnie zdziwiona. Dla niej to nie było nic nadzwyczajnego, nic niezwykłego, bo ona się tego spodziewała. Dlatego, że to była jak gdyby konsekwencja naturalna jej życia, jej wyborów, tego, że ona swoje życie całe oddała Bogu, że jej serce było wypełnione Bogiem, ona żyła Jego Słowem, cały czas słuchała Go, szła za Nim, pełniła Jego wolę, była całkowicie Mu oddana, bez warunków i ona mogła się spodziewać takiego rozwoju rzeczy, no że w końcu Bóg mnie weźmie do siebie. Skoro ja z Nim jestem już tu na ziemi, no to czemu mam nie być z Nim w niebie? A więc to jest coś takiego całkowicie naturalnego, konsekwencja jej życia, jej decyzji, jej postaw. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj popatrzyli właśnie na Maryję, wyciągnęli ze Słowa Bożego, z tego, co ona mówi, pewne decyzje, pewne postawy, którymi ona się kierowała i które pozwoliły jej na to, że jej serce i życie było wypełnione Bogiem. I konsekwencją było to, że została po prostu wzięta do nieba. Dlaczego chcemy tak na to spojrzeć? No bo wydaje mi się, że mamy ten sam cel. Wydaje mi się, że skoro jesteśmy tutaj w Kościele, w Eucharystii, modlimy się, no to naszym celem też jest, żebyśmy my zostali wzięci do nieba. I zobaczyłem, moi drodzy, na takie trzy postawy Maryi, trzy decyzje, które ona podejmuje, właśnie w takim kontekście, żeby uczyć się od niej, żeby odnieść to do swojego życia, żeby i nasze życie wypełnić Bogiem. Zwróćcie uwagę, że Bóg cały czas błogosławi. Bóg cały czas błogosławi, bo czasami mówimy tak, o, Pan Bóg mi nie pobłogosławił, albo tego Pan Bóg nie pobłogosławi, albo Bóg ci nie błogosławi. To stwierdzenie tak naprawdę jest nieprawdziwe. Nie ma czegoś takiego, bo Bóg nie potrafi nie błogosławić. Bo błogosławić to znaczy dobrze mówić, dobrze życzyć. A Bóg nie potrafi inaczej, bo On jest samym dobrem. Bóg jest dobry i Bóg cały czas błogosławi. To nie jest tak, że Bóg właśnie na chwilę gdzieś tam sobie zrobi przerwę, utnie sobie drzemkę i wtedy jest odcięte Jego błogosławieństwo i nie ma. Nie wiadomo, zapomniał czy ma odpoczynek. Bóg cały czas błogosławi, bo to jest Jego istota. Taki On jest, że On inaczej się po prostu nie da. Ale zobaczcie, że to my przez pewne wybory, przez postawy swojego życia, przez nastawienie naszego serca, my albo to błogosławieństwo odbierzemy, albo je przyjmiemy do swojego życia, albo ono spadnie na ziemię. Bo Bóg cały czas błogosławi. I to od nas tak naprawdę zależy, że my nie potrafimy tego przyjąć. Nie potrafimy przyjąć tego prezentu, tej łaski, które Bóg cały czas daje. I dlatego chcemy się przypatrzeć Maryi, co ona takiego zrobiła, że ani jedna łaska Boga w jej życiu nie spadła na ziemię. Że ona wszystko wzięła, wszystko przyjęła. I dlatego jej życie było tak piękne, dlatego jej życie rozkwitło. I zobaczymy na takie trzy rzeczy. Po pierwsze, w jaki sposób Maryja patrzyła na Boga? Po drugie, w jaki sposób Maryja patrzyła na swoje życie, na swoją rzeczywistość, swoją codzienność? I po trzecie, w jaki sposób patrzyła na siebie? I te trzy rzeczy, o których powiem, to są właśnie nasze decyzje. Czyli my też tak możemy. To jest coś, co jest dostępne dla każdego z nas, bo to nie jest nic trudnego. I z jednej strony to są pewne postawy, decyzje, które my możemy obrać w naszym życiu, w naszej codzienności, ale z drugiej strony to jest też coś, czego się uczymy. To jest pewien proces dojrzewania, uczenia się tych postaw, uczenia się też od Maryi, dlatego się na nią patrzymy. A więc pierwsza rzecz. W jaki sposób Maryja patrzy na Boga?
Wielbi dusza moja Pana, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest imię Jego. Takie słowa wypowiada Maryja. Co to pokazuje? Że ona widzi Boga jako kogoś dobrego, kogoś, kto pragnie jej szczęścia i rozkwitu i błogosławieństwa, kogoś, kto stoi po jej stronie i ona go chwali, ona go wywyższa. Bo zobaczcie, bardzo często jest tak, że my patrzymy na Boga jako na kogoś, kto chce mi coś zabrać, chce mnie w jakiś sposób ograniczyć, chce mnie jakoś stłamsić, może mi tam czasami jakąś skórkę od banana podrzuci, żebym się wywalił, jeszcze się ze mnie będzie śmiał. Tak często patrzymy na Boga, jakoś takiego, no, kto chce nam życie uprzykrzyć. A Maryja widzi w Bogu kogoś w 100% dobrego, kogoś, kto pragnie, żeby ona rozkwitła, tak jak te zioła, które żeście poprzynosili. One są piękne. I to jest właśnie życie Maryi. I to jest też życie, które może się stać udziałem każdego z nas, jeżeli będziemy patrzyli na Boga prawdziwie, tak jak patrzy Maryja. Czyli w Bogu widzę kogoś, kto cały czas błogosławi, kto życzy mi dobrze, kto chce mojego szczęścia, rozwoju, rozkwitu, błogosławieństwa. I po czym to zobaczyć, czy tak jest w moim życiu, czy nie? Po modlitwie mojej, bo te słowa, które mówi Maryja, to jest jej modlitwa. Wystarczy przyjrzeć się swojej modlitwie i zobaczyć, co w niej jest, co w niej przeważa. Bo może jest tak, że właśnie w tej modlitwie jest: Panie Boże, proszę to, załatw to i to, to ma być tak i tak i tak, ja mówię tak i tak ma być. Amen. I dobrze, że jest modlitwa, bo to jest zawsze jakiś kontakt z Bogiem, ale zobaczcie, że to wnosi całkowicie inną jakość, kiedy w ogóle to schodzi na drugi plan, a zaczynam się modlić: Panie Boże, Ty jesteś wielki, Ty jesteś dobry, ja wierzę w to, że Ty mnie chcesz poprowadzić do rozwoju, do rozkwitu. I Bóg się tą litanią prosi, sam zatroszczy, bo On będzie wiedział, co rozwiązać, co Ci dać i tak dalej. Jeżeli Ty zatroszczysz się, żeby Bóg był w Twoim życiu prawdziwy, czyli dobry, to Bóg się resztą zajmie. I to jest pierwsza rzecz, z której nas uczy Maryja, czyli patrzenia na Boga jako na kogoś, kto jest po mojej stronie, kto mi kibicuje, kto się mną zachwyca, kto mnie chce poprowadzić do szczęścia. Druga rzecz, czyli w jaki sposób Maryja patrzy na swoje życie, na swoją rzeczywistość, na swoje relacje. Mówi tak w tej swojej modlitwie: raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim. Maryja patrzy na swoje życie, na historię swojego życia, na wydarzenia z przeszłości, patrzy na to, co się dzieje teraz, na jej relacje, na to, w jakim jest stanie, i co mówi? Dzięki Ci, Boże. Dziękuję Ci. Ona jest jaka wdzięczna. Ona patrzy na swoje życie, które nie jest pozbawione jakichś trosk, problemów. To nie jest tak, że tam wszystko jest jasne, takie wszystko klarowne. Nie, ona ma wiele znaków zapytania, ale mówi: dzięki. Dzięki Ci, Panie, za to, jakie jest moje życie. I to jest klucz do tego, żeby znowu otworzyć swoje serce na Boga w mojej codzienności. Czyli co? Dziękowanie. Zobaczyć na swoje życie, na to, kim jestem, na moje relacje, na moje małżeństwo, na moją rodzinę, pracę, cokolwiek, i po prostu zacząć dziękować za to. Nieważne, czy nie wiem, czy to jest dobra praca, czy zła, czy dużo pieniędzy mam, czy nie, czy mi się układa, czy nie, to jest nieistotne. Bo jeżeli zaczniesz za to dziękować, to Bóg to wszystko wyprostuje. Z prostego powodu, bo znowu serce się otworzy, ręce zostaną wyciągnięte i ta łaska, którą Bóg chce Ci dać, Ty ją przyjmiesz. I ona nie spadnie na ziemi. Dzięki postawie Twojego serca. Czyli to jest druga rzecz, którą nam pokazuje Maryja. Być wdzięcznym, dziękować za swoje życie, za to, jakim ono jest teraz. Nie kiedyś, może będzie jakieś, tylko teraz już zacząć dziękować. I tego uczy nas Maryja. Trzecia rzecz, jaką chce nas nauczyć dzisiaj Maryja, to patrzenie na siebie. Co mówi Maryja w modlitwie? Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Uniżenie swojej służebnicy. Co to jest za postawa? Jak to nazwać? To jest pokora. Maryja jest pokorna. I to jest słowo, które myślę, że jest jednym z najmniej rozumianych słów w Kościele, w Ewangelii, pokora. Bo my myślimy, że pokora to jest właśnie kąt nachylenia podbródka do klatki piersiowej. Że to jest pokora, a to jest pycha. Że to jest takie jakieś
że mamy być tacy stłamszeni, jacyś, nie wiem, na czarno się ubierać, być smutni i w ogóle się nie uśmiechać i mówić ciągle szczęść Boże do wszystkich. I że to jest takie pokorne, taki dobry chrześcijanin. A Maryja pokazuje, że pokora to jest prawda o mnie jako o człowieku. Co ona widzi? Ona widzi, że jej życie tak naprawdę ono jest takie kruche. Ono jest marne, że to życie dzisiaj jest, a jutro go nie ma. Że ona widzi, że nie jest pępkiem świata. Że nie wszystko od niej zależy. I to jest właśnie pokora. Pokora to jest uznanie, że naprawdę są pewne rzeczywistości w moim życiu, które mnie przerastają, na które nie mam wpływu, które są większe ode mnie. I widzieć siebie właśnie jako taki pyłek, takie coś, co dzisiaj jest, a jutro może już nie być. To jest bardzo uwalniające, bo to jest prawda o nas, bo taka jest rzeczywistość. I to jest ciekawe, że jest w Ewangelii napisane, że Maryja poszła w góry. To mi się podoba. Bo może są tutaj w kościele osoby, które lubią chodzić po górach. Góry to jest taka rzeczywistość, która uczy człowieka pokory. Jeżeli ktoś był w górach, idzie się wysoko, słoneczko świeci, jest pięknie, wszyscy się porozbierali. Zaraz jakieś chmury przychodzą, deszcz pada, grad, ulewa. Co się dzieje? W górach człowiek nabiera pokory, bo widzi, że naprawdę wiele od niego nie zależy. Że chwila, moment, chwila nieuwagi, zaraz się można iść posiznąć, spaść z tej skały, już nie ma mnie. Pokora. Czyli taka świadomość takiej swojej małości, ale nie właśnie w takim sensie, że jestem nikim, tylko że jestem mały i wiele rzeczy nie zależy ode mnie, wiele rzeczy jest ode mnie większych, silniejszych. I to daje taką radość. To daje taką radość, ale też otwartość właśnie na Boga, bo to jest prawda. A prawda zawsze nas właśnie czyni wolnymi. Wolnymi, żeby przyjąć dary Pana Boga. I to są, moi drodzy, trzy postawy, które prezentuje Maryja. I bardzo często jest tak, że w kościele właśnie gdzieś tam patrzymy się na tą Maryję, zachwycamy się nią, nawet na nabożeństwo fatimskie przyjdziemy, tam świeczkę ładnie do góry podniesiemy, Awe zaśpiewamy. Ale często nic to nie zmienia w naszym życiu. Dlaczego? Bo my tylko Maryję podziwiamy. My się jak gdyby tym sycimy, że ona jest taka super, ale nie chcemy się od niej uczyć, bo to jest trudne, bo to wymaga pewnego wysiłku, zaangażowania. Z jednej strony to jest trudne, a z drugiej to jest takie proste. No, trzy rzeczy, które nas uczy dzisiaj Maryja, które właśnie prowadzą do tego samego, co ona, że w pewnym momencie zostaniemy wzięci do nieba i to nie będzie dla nas nic dziwnego. Ja powiem, no jasne, nie ma problemu. Ja swoje życie oddałem Bogu, wszystkie dary od Boga przyjąłem. To co mam się dziwić, że nagle mnie Bóg chce w niebie? To jest dla mnie oczywiste. Prosił, moi drodzy, w tej Eucharystii, abyśmy Maryją nie tylko się zachwycali, nie tylko ją podziwiali, nie tylko śpiewali piękne pieśni na jej cześć, ale potrafili się od niej uczyć, potrafili się w nią wpatrywać i brać z niej przykład. Abyśmy w naszym życiu Boga wywyższali, Boga widzieli jako kogoś dobrego, kogoś wspaniałego, kto chce mojego rozkwitu. Abyśmy potrafili za nasze życie, takim jaką ono jest teraz, dziękować. I abyśmy byli pokorni, świadomi własnych ograniczeń. I aby to wszystko przyczyniło się do tego celu, do którego zmierzamy. Aby każdy z nas został kiedyś wzięty do nieba. Amen.